Witamy Matyldę Hamarowicz i Agatę Boniecką ze Spektrum Sportu w Legionowie. Dziewczyny, powiedzcie, jesteście w drużynie Spektrum, jak wam idzie? Jeszcze, co nie mówiła, jeszcze nie grałyśmy żadnego meczu, bo teraz są pierwsze mecze, bo wczoraj nie było eliminacji, bo grali tylko chłopcy, ale zobaczymy, jak to się potoczy dalej dzisiaj. No ale tutaj z waszego teamu Tosia dzisiaj grała, to jest też Spektrum. Ja wiem, że to nie jest wasza drużyna, ale widziałem, że kibicowałyście. Jak, bo Tosia wygrała ten taki bój 3-2, oglądałyście? Tak, wszystko oglądałyśmy, kibicowałyśmy cały czas. No i powiedzcie, jak to jest, że one mają takie pojedynki zawsze mocne i jest jeden set do przodu, jeden set do tyłu. Jak to jest? Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego tak jest? No moim zdaniem głównie dlatego, że one są mniej więcej na takiej równej pozycji. To jest jednak mistrzyni i wicemistrzyni Polski w danej kategorii, więc to mniej więcej się tak uzupełniają w różnych kwestiach, dlatego są mniej więcej tak na równym poziomie i ciężko im czasami przewyższyć drugą po prostu. Gata, co myślisz? No, ja uważam, że po prostu to już się tak przyjęło, że one od samego początku grają razem i to były od samego początku te takie najbardziej zacięte mecze i to się po prostu nie zmienia, bo jedna goni drugą i czasami jedna przegrywa, druga wygrywa, czasami jest na odwrót i to tak po prostu. Ja patrzyłem nie na cały mecz, ale czasami jest tak, że widać brak koncentracji też trochę jednej z nich i ta druga oczywiście to automatycznie wykorzystuje. I to, co powiedziałeś, to jest prawda, że one są na podobnym poziomie. Myślę, że praca nad koncentracją podczas takiego meczu jest bardzo istotna na tym poziomie, że są na każdym poziomie. Co myślicie? Jak wy sobie z tym radzicie, z brakiem koncentracji? Czy macie w ogóle coś takiego w meczu, że tracicie koncentrację, nagle tracicie seta, później znowu zyskujecie koncentrację i idziecie do przodu? No jakby ja uważam, że to taka psychika troszkę czasami siada, bo wygrywa się na przykład pierwszego seta i już troszkę potem się do drugiego tak się nie przykłada i na przykład traci się punkty, no i czasami to jest tak, że przegrywa się set, czasami po prostu wygrywa się, ale trochę z większą stratą tych punktów, na przykład wygrywało się załóżmy 5-0, to teraz się wygrywa na przykład 8 i to już nie jest taka satysfakcja. No ale to trzeba się po prostu dobrze skupić i mieć z tyłu głowy to, że być świadomym tego, że się traci tą koncentrację i nad tym pracować. No moim zdaniem też to tak, jak Agata powiedziała, że jak się na przykład wygra pierwszego seta, to czuje się czasami zbyt pewnym siebie, albo na przykład, że widzisz, że twój przeciwnik jest przykładowo niższy na przykład, albo ma mniej siły w rękach, czy coś takiego przy rozgrzewce, jak można to zaobserwować, to że to może po prostu wynikać z dużej pewności siebie po prostu. Okej, powiedzcie, bo te mistrzostwa drużynowe to jest coś niesamowitego, to jest zupełnie inny turniej, bo jak gracie indywidualnie, to jest indywidualnie, to jest jednak team. Widzę, że bardzo mocno wspieracie swój team i to jest inaczej. Jak to odbieracie, takie mistrzostwa drużynowe? No już jakby to jest nasz pierwszy raz, więc teoretycznie nie mamy jeszcze takiej wprawy, jak się zachowywać i jak to wszystko przebiega, więc to nabieramy tego doświadczenia. Ale jeśli chodzi o wsparcie, to uważam, że to było zawsze i to zawsze będzie, że uważam, że nasza drużyna jakby ze Spektrum Sportu i z kimkolwiek się połączymy, to zawsze będzie tą najgłośniejszą i najbardziej wspierającą. No właśnie to było fajne, że było dawaj Tosia, dawaj Ania, dawaj Tosia i tak. To jest świetne. Słuchajcie, wiecie, z kim już gracie swoje pierwsze mecze? Ja jeszcze nie wiem z kim. Też nie, to się zobaczy jeszcze, bo teraz... Jesteśmy cztery dziewczyny w jednej kategorii, więc ciężko stwierdzić, kto będzie z kim grał. Okej. Powiedzcie, przyjechałyście tutaj po jakiś medal? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. To się jeszcze zobaczycie. Na pierwsze to zobaczymy, bo są, wiadomo, różne szanse, ale też czwarte myślę, że na pewno nie będzie. Jeszcze pytanie, czy jeździcie na europejskie turnieje? Na europejskie, czyli nie wiem, Czech Junior Open, German Open. Tak, ja byłam na razie dwa razy na takich turniejach. Największy sukces twój? Największy sukces? Nie wiem. Miejsce? Przepraszam bardzo, ja niestety nie... Jasne, no myślę, że sukcesem jest to, że w ogóle jeździcie na takie turnieje. To jest bardzo fajne, jest fajne przeżycie, poznajecie nowych ludzi, nowe miejsca, widzicie też innych graczy. Plany wasze, plany rozwoju squasha. No, powiem szczerze, że jak ja teraz kończę 8 klasę, więc mam liceum, no to pewnie pójdę do takiego normalnego liceum, ale uważam, że przez to, że dostałam się teraz do kadry, to podchodzę do tego trochę inaczej niż wcześniej, tak?
więc bardziej się przykładam, na treningach bardziej wszystko się staram. No i myślę, że to tak zostanie, że będę po prostu się przykładać, aż zacznę coś osiągnąć, jak coś osiągnę. No ja mam nadzieję, że tak zostanie, że zostaniesz w kadrze i będziesz godnie reprezentować. Jak u ciebie? No u mnie też ta nauka trochę tak przeszkadza w tym mniej więcej, ale trzeba to godzić, tak. Nauczyciele, proszę tego nie słuchać. Nie przeszkadza wcale. Nie no, staram się mniej więcej to tak rozważyć. Trenuję dosyć często też w tygodniach. Staram się wszystko nadrabiać, to co mi nie idzie, poprawiać częściej, żeby no być tak mniej więcej wyżej, zdobywać większe doświadczenie i pokonywać mniej więcej te wszystkie moje przeciwniki. Wasze obstawienia, kto wygra? Tutaj teraz? Co sądzisz? Nie mam pojęcia. No to ciężko powiedzieć, powiem szczerze, bo tak jest wyrównanie, zwłaszcza w naszych kategoriach, bo Matylda się teraz przeszła z kategorii do kategorii, tak, więc jest nowa w piętnastkach i to się zobaczy, bo to może być różne. Słuchajcie, trzymam za was kciuki, bardzo dziękuję, że udzieliłyście krótkiego wywiadu, życzę powodzenia. Dziękujemy. Możecie komuś pozdrowić? My również dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich, którzy tam siedzą i oglądają tę transmisję i trzymają kciuki za naszą drużynę. Ja też pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają, plus cała moja rodzina. Dziękuję bardzo.